palmy kurpiowskie, pisanki i potrawy regionalne. To wszystko można było kupić na jarmarku wielkanocnym w Kolnie. Regionalne spotkania, jak co roku, organizuje Kolneński Ośrodek Kultury. Tak jak co roku, w sobotę przed Niedzielą Palmową, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu organizuje jarmark wielkanocny. Dlatego dzisiaj mamy bardzo wesoło. Można kupić, wiadomo, jak przed świętami palmowymi. Nasi goście przyjeżdżają z palmami, z ozdobami wielkanocnymi. Oczywiście nie brakuje tutaj również potraw regionalnych. Także i coś dla oczu i dla ciała. Większość jest jednak spoza miasta Kolna i z naszego powiatu, ale coraz więcej jest naszych rodzimych twórców też. Jarmark Wielkanocny to okazja do prezentacji talentów i umiejętności mieszkańców Kolna i ziemi kurpiowskiej. Moja wizytówka, bo jestem z Łowicza w ogóle, więc to jest wycinanka łowicka. Bardzo żmudna, wymagająca bardzo dużo pracy. I na kurpiach się bardzo dobrze czuję. No chyba tak. Oprócz tego jeszcze robię tutaj też tak na wzór łowickich wycinanki. To są kartki. Tu znowu coś nowego w tamtym roku, modne, że wstążeczkami, prawda? No i się ozdabia takie jajeczko. Później tu jest sznureczki. Zwija się sznureczki z bibuły i wychodzą ładne jajeczka. Tak uczciwie mówiąc, to dla siebie kartki i takie rzeczy to ja robiłam dawno, dawno. Ale tak na kiermaszu to dopiero gdzieś może 3-4 lata dopiero. I tak wielkanocne, a potem idą bożonarodzeniowe jeszcze. Tu w Kolnie można no, pokazać się, prawda, no nie tylko swoje wyroby. Jest satysfakcja, prawda. Pracy jest dużo, wiadomo, bo to jest żmudna na przykład. Tu mamy o takie ozdobne, piękne jajeczko. Bardzo to biała nić, którą trzeba, sznureczek taki, trzeba przykleić, no starać się, żeby tego nie pobrudzić. Wcześniej moja babcia robiła takie rzeczy, a ja dopiero zaczęłam od 8 lat. W tej chwili już mam szeroki arsenał tego, robię obrazy, wiązanki ślubne, kosze. No i to, co widać. Przede wszystkim właśnie bibuła kolorowa, żeby było na czym oko zawiesić, to właśnie musi być kolorowo. To jest bez, tu wchodzi kwestia pomysłu, kwestia kreatywności, więc można robić wszystko, co się chce naprawdę. Bardziej z wyobraźni myślę, bo czasami jeden szczegół i już kwiat jest zupełnie inny, wiadomo, więc ciężko powiedzieć. No tutaj mamy szyszeczki. Bardzo ładne różyczki. Najwięcej czasu zajmuje, wiadomo, kręcenie kwiatków. Jak już trzeba złożyć palmę, to parę minut i jest gotowa. W czasie regionalnego spotkania wystąpił zespół muzyczny działający przy Kolneńskim Ośrodku Kultury.